Nie. Ale jesteś silny chłop. Mądry chłop. W ogóle to, co ty przeżyłeś, to nie jeden młody teraz, nie wiem, tylko w nocniku by się obudził. Ja bym tego nie przeżył. 7 lat z domu, ja nie mam jednego dnia wyjść z domu. Musiałem wyjść, że mogę siedzieć. 7 lat, już nie mów. No każdy ma inne te... No ale patrz, nie lubisz tych 7 lat, tak? No ale to Księga Guinnessa by cię zapisali, żebyś... No jak co chwilę mi to... No ale dla mnie to jest też budujące, bo ja... Jak? Ale patrz, nie lubisz... Nie każdy potrafi, tak. Ty dla mnie jesteś wzorem, że to w swoim wieku i tu tak to ogarnąłeś. Siedzisz, sam sobie więzienie zrobiłeś, tak? To w więzieniu mamy lepiej, bo kolega był 15 dni w więzieniu, to jedzenie, picie, ubranie i żarcie. Nie lubisz tych 7 lat, nie? To czemu się teraz, w tym momencie, z nimi zgadzasz? Zrób wyłom w murze. Stań, chodź w tych klapkach. Ja pójdę w klapkach. I wrócimy zaraz z powrotem. Ale ja co? Nigdzie nie idę. Ale co, ego masz za duże, czy co? Nie. Nie mam. Chyba tak. No, działamy, to jest dla tego dobra. Ale to nie dla nas, ale to zrób dla siebie w ogóle. Dla siebie, przecież ta przyroda, ta natura, to wszystko dla ciebie Bóg stworzył. Synu Boży, on powiedział, że jesteś Synem Bożym. Ja w to wierzę, że jesteś Synem Bożym. Abraham, taką masz wiarę jak Abraham. Tak, masz wiarę właśnie. Jeden się, jak rodzina się... Chodź, no. Ze mną. Nigdzie nie idę, nigdzie królu nie idę, daj mi spokój. Daj mi spokój. Królu złoty. Od niego to wyszło, że ja król złoty mi mówił. Ja wiedziałem, że mam królować. Dla mojego natręctwa, chodź. Nigdzie nie. Nigdzie nie pójdę. Chodź. Nie. Możesz dzisiaj przerwać impas 7 lat. Nie? Będziesz dalej siedział i tkwił? Dalej będę tutaj jechał. Będziesz samego siebie dojeżdżał? Samego siebie dojeżdżasz. A wiesz czemu? Bo to lubisz. Lubisz samego siebie jechać. A wiesz dlaczego lubisz samego siebie jechać? Bo się zgodziłeś z tymi wszystkimi ludźmi, którzy cię dojechali za życia. Mi nikt nie dojeżdżał. Nie? Nie. Dlaczego nagle się twoje zdanie zmieniło na swój temat? Nie? Dlaczego nagle zmieniłeś zdanie na swój temat? Byłeś silny, mocny, teraz jesteś ciota? Czemu? Kogo się posłuchałeś? Ja bym powiedział diabła, ale kogoś się musiałeś posłuchać. W nim tak samo się nie wsłuchiwałem się, ale teraz się już nie wsłuchuję. Ale w co? Nikt po prostu to. A jejku, to mają pismo, no i to jest ich pismo. Ja się pytam ciebie, kogo ty się słuchasz? No. Śmierci? Było fajnie, jest teraz źle? I teraz wolisz iść w tą stronę? Wstawaj i chodź. Czy do grobu idziesz? Nie ma takiego. Lubisz to, nie? Lubisz. Lubisz śmierć, lubisz siedzieć na dupie i lubisz się zamartwiać swoim własnym życiem, bo tak jest prosto. Łatwo jest, nie? No. Tak jest łatwo. Nie jest łatwo? Czy jest łatwo? Siedzieć w domu sami czasy jak w bagnie. Jest łatwo? Czy nie? Podoba ci się to? Przed chwilą ci było wstyd łazienki. Proszę. Czemu przed chwilą ci było wstyd łazienki? Dlaczego? Dlaczego? No dlaczego, powiedz? Bo zaniedbałem wszystko. Ale lubisz to. Właśnie, że nie lubię. To wstań i chodź! Nie pójdę. O! Szatanie jeden. Królu, nie trzy. Ale co? Słyszysz, co ty gadasz? Teraz wyjdzie. Wyjdę, ale ty wyjdziesz ze mną. Nie. Z tobą nie wyjdę. Razem pójdziemy. Nie. Krzyczeć to może u siebie w domu. Ale ty słyszysz siebie? Lubisz swoje, jak powiedziałeś, wstydliwe życie. Tak. Lubisz wstyd? Ja nie będę nic odpowiadał. Zadaj sobie sam te pytanie. Czy lubisz wstyd? Bo wygląda na to dzisiaj, że lubisz. A to nie jest twoje dziedzictwo. Nie tu powinieneś być.
Nie to powinieneś robić, co robisz i nie tak powinieneś wyglądać, jak wyglądasz. Ale dlatego, że umiłowałeś, że lubisz to, dlatego tak siedzisz. I masz przekorne serce, żeby wstać i wyjść do przełomu. A mówiłem, że masz serce mięsiste. Więc uznaj to i chodź. Zajmie to 3 minuty. Tam i z powrotem. I od tego się zacznie twój przełom w życiu. Dokładnie. Pierwszy krok. To będzie krok milowy do twojej. Tam jest ławeczka, nawet można usiąść przed blokiem. Ławeczka jest. Co z tego, że ławeczka? Jak byś zasłab, to usiądziesz. Ale jakie zasłab? On jest bardzo silny, wiesz? Silny byk, no. Tylko lubi wstyd. Dokładnie. Się rymuje nawet. Ja nienawidzę wstydu. Mnie całe życie tata bił przy obiedzie, całe życie mnie gnoił. Jak żarłem ziemniaki, to mnie bił po głowie, żebym jeszcze nimi pluł jak świnia i mi się śmiał, że świnia jestem. Ja powiedziałam, mi wystarczy wstydu. Ale jak ty lubisz, ja miałam po tym też depresję. Ale jak ty lubisz, chcesz w tym siedzieć. Ale ja jestem po to, żeby ci pokazać, że to jest wstyd. No tak, a ty nie możesz go lubić. Tak mu wygodnie, wiesz. Ale nie jest ci wygodnie. Ty wiesz, że ci nie jest wygodnie. Ty wiesz, że cię to zżera. To cię zżera. A tu jest element wyjścia. Jako w ogóle znak wyjścia przez drzwi, wyjścia z tego impasu. To będzie mały krok, ale od tego się zacznie. Seksmisja. Przecierasz tę płachtę, wychodzisz. Bocian, żyjemy. Seksmisja. Tak było. Strach ma wielkie oczy. Ale król cię postawi na nogi. Nie rybocha, ale ja nie wiem. Sens jest. Logiczne myślenie. Po to przyjechałem. Proszę. Dla ciebie przyjechałem. Z Gliwic. Ksiądz nie przyjdzie do ciebie. Król przyjechał. Ksiądz nie przyjdzie. Jezus posłał Mateusz, czyli anioł. Jesteś Ludzie Śląski? Z Gliwic. Specjalnie do ciebie przyjechał, patrz. Jak dużo miłości ma, poświęcenia. Ksiądz do ciebie nie przyjdzie. Ja w to nie wierzę. Ksiądz do ciebie nie przyjdzie. A ja nie chcę danego księdza. No ale jesteś katolik, ty nie przyjdź po owce zagubioną. A ten człowiek z Gliwic przyjechał, ma żonę, dzieci. Obowiązki rodzinne, a przyjeżdża do ciebie. Nie ignoruj go. Trzy minutki. Znowu zaczyna przyjdzie. Znowu. Dzięki za to, że przyjechał, ale... Ale ja nie potrzebuję współczucia. Nie. Ja potrzebuję, żebyś pokazał... Konkrety. No. U mnie nie ma konkretu nawet. Ja jesteś konkretny. Nie ma. Ja jesteś. Zrób to dla mnie. Nie dla siebie, to dla mnie. Pójdziemy razem? Nie wyjdę z domu. Bo? No bo nie chce mi się wyjść. No, takie proste pytanie, prosta odpowiedź. Okay. Nie chcę wyjść no z domu. Nie chcę wyjść. Okej. To przez chwilę. Na razie nie chcę. Przez chwilę. Nigdy mnie zmuszał. Przez chwilę nie myśl o sobie. No. Jak egocentryk. Tylko przez chwilę pomyśl na przykład teraz o mnie. Zrób to dla mnie. No. Mogę cię o to prosić? Prezent taki mi zrób. No. Żebym wyszedł. No. Nie wyjdę. Nie zrobisz mi prezentu? Nie, już Zbyszek prosił. Wiesz, Bogdan. Zbyszek z Holandii był. A prościa być wam dane. Coś musi być takiego, że po prostu nie wychodzę i nie wyjdę na razie. No, wiesz co jest? No. Wiesz co jest? No. Twoje głupie pieprzenie. Jak? Twoje głupie pieprzenie. To jest. Trudno. Bo przed chwilą cię prosiłem, żebyś wstał. Stałeś. To wstałem, no i tyle, ale wyjść nie wyjdę i tyle. No. Bo co? Ale jakie oczy, nie? Że te złote oczy. Bo co? Uśmiechnij się, będzie dobrze. Stać szło. Weź te ja wyrzuć. Przyszedłem, zrobiłeś kroków parę. Idzie chodzić? No.
czy nie idzie? Przecież chodzić chodzę tutaj. Robisz pod ciebie, czy nie? Co? Robisz pod ciebie, czy nie? Słuchaj. Nie robisz pod ciebie. Umiesz wyjść? Byłeś w wojsku, czy nie? Byłem, byłem. Jak coś ci nie pasowało, to nie robiłeś? Jak nie będę pasował. Jak coś ci nie pasowało, to nie robiłeś? Wojsko było wojskiem. To było lata, wstecz. Do pracy jak trzeba było chodzić, chodziłeś? Gdzie? Do pracy. Do pracy chodziłem, chodziłem. Niedługo, ale chodziłem. Zresztą to jest życiorys, mówię, bo co? No tak. To. Życiorys. Ciekawy jestem, tak? Ciekawy. Ja twojego życiorysu nie jestem ciekawy. Ani no jego życiorysu. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. No. Sprawiedliwa modlitwa wiele może, nie? Sprawiedliwego. Wyrzucasz rybaka ze siebie i wychodzisz. Po co macie gryźć od środka? Narzekać. Narzekali, nic ci na pustyni narzekali i nie wyszli do siebie.